Cześć, dzisiaj dzięki uprzejmości firmy Gearbest dostaję do przetestowania jedną rzecz, a co to jest, za chwilę rozpakujemy. Wybrałem sobie lampkę rowerową z sygnałem dźwiękowym i są to następujące elementy. Sama lampka, w środku jeszcze mamy, chodź tutaj, przycisk do sterowania, kabelek mikro USB do ładowania i sama lampka. Tu ma, jak widać, tak, złącze mikro USB. Mocowana na gumkę. Przyciski. Teraz tak, włączymy sobie ją. O, widać. Poziom naładowania baterii. Jak przetrzymamy, powinna nam się włączyć. Jest. Lampka, poziom 1, poziom 2, miganie i lampki pomarańczowe z boku, żar, takie diody i tylko pomarańczowe, także jasno, ciemniej, miganie z pomarańczowymi, tylko pomarańczowe. I mamy jeszcze dwa przyciski, jest to sygnał dźwiękowy, powinno być 6. O, w mordę. Dobra. Tego nie można robić w domu, bo zawału idzie dostać. To jest bardzo głośne. Ciekawe, jak to na nagraniu wyszło. Sprawdzimy w terenie. Wyłączyć jak? Pewno przytrzymać. Tak, no czyli będziemy teraz testować. Naładuję do pełna, rozładuję i zobaczymy, jak długo będzie się świeciła. Słuchajcie, to jest bardzo głośne. Ten alarm jest bardzo głośny. I powiem wam, że kilka razy sobie go odpaliłem i uszy mam takie trochę nieswoje. Czyli jest to bardzo, bardzo głośny alarm. No niestety nie ma nic na temat natężenia dźwięku, ale jeżeli byście mieli taką lampkę, to w domu się tym nie bawcie, szkoda uszu. Lampka naładowana, jak widzicie, podłączona do zasilania. Także odepnę ją teraz i idziemy testować. Jest godzina 12, chwileczkę po. Odpalam lampkę w tym najjaśniejszym trybie i zobaczymy, jak długo będzie się świeciła. Po godzinie 20 minutach na tym takim sygnalizatorze stanu naładowania baterii pali się już tylko ostatnia dioda, także podejrzewam, że jeszcze parę minut, no może z 20 góra i lampka nam zgaśnie, także czekamy na ten moment. Mniej więcej z moimi przewidaniami po kolejnych 20-25 minutach zaczęła migać ostatnia dioda, czyli zaraz lampka pewno nam zgaśnie, ale zobaczymy, jak to jeszcze długo będzie trwało. Lampka świeci coraz słabiej, także tryb użyteczny raczej do momentu zapalenia, a raczej za momentu, kiedy zaczyna migać ta ostatnia dioda. Oczywiście da się jeszcze pojeździć i ona świeci, także w nocy całkiem dobrze jeszcze by świeciła, ale to już nie jest takie samo natężenie światła jak na początku. Także ja ją teraz naładuję i zobaczymy w tym trybie bardziej oszczędnym. Dość długo się ładowała ta lampka od zera, także teraz test na mocy niepełnej. Ciach, zmniejszamy. Jest za 25 i zobaczymy. Za 25 przed 17 lampkę włączałem na tym takim trybie mniej świecącym, na tym słabszym. W tej chwili minęły już 4 godziny, zaczęła migać ostatnia diodka. Lampa jeszcze się pali, da się oczywiście coś tam zobaczyć, pali się już słabiej, ale 4 godziny świecenia na tym trybie było. Wybrałem się na wycieczkę rowerową, jak widzę, nie tylko ja, są też inni. Wcześniej założyłem lampkę oraz podpiąłem ten panel do sterowania. Dolnym przyciskiem uruchamiamy dzwonek i uruchamia zawsze ten sam jeden, który był wybrany tym górnym. Ciach. Górnym zmieniamy poszczególne dźwięki. Wybrany już jest pod dolnym. Wypadałoby jednak od dołu tę syrenę trochę tutaj zakleić, bo ten dzwonek jest bardzo, bardzo głośny. Będzie po prostu przeraźliwy, a taki nie powinien być, jeśli chodzi o dzwonek rowerowy. I to wszystko. Trzymajcie się. Polecam, jeżeli chcecie kupić lampkę, to
Tutaj na dole pod filmem oczywiście będzie link do zakupu. Na razie, cześć, trzymajcie się, ja ruszam dalej.